Niedługo przed wyborami 9 czerwca Europa skręca w prawo, czego ewidentnym dowodem jest utworzenie konserwatywnego rządu w Holandii, będącej jednym z krajów założycieli Unii Europejskiej. Drugim sygnałem jest rosnąca sympatia milczącej większości Europejczyków do Izraela walczącego wspieranym przez lewactwo dżihadyzmem. Co więcej, spodziewany powrót Trumpa za pół roku do Białego Domu stanowić będzie ostry impuls napędzający prawicową agendę w wolnym świecie. Jeśli zaś Biden jakimś fuksem utrzyma się na stołku, skonsoliduje tym dodatkowo prawicowe tendencje na Zachodzie.